Ja wam coś wytłumaczę. Jak się jest w cyberprzestrzeni, jak się ma coś wspólnego z internetem, trzeba być na luzie. Trzeba być sobą. No my to wiemy. Bo ja tam jestem i MC Dziad jest też w internecie razem z Igą. I wszyscy razem jesteśmy i my wiemy, bo my mamy wiemy, jak rozmawiać normalnie z ludźmi, którzy siedzą w internecie. Jesteśmy na Wallach, na Instagramie, prezentujemy swoje zdjęcia. Zdjęcia. Znaczy zdjęcia. Niedawno zdjęcia, jak rozmawiać w internecie odkrył również były prezydent Aleksander Kwaśniewski. I od razu wyczuł konwencję. Naprawdę, słuchajcie, jest tak, że tak powiem, rozluźniowany, że nie wiem, można śmiało powiedzieć, że internet siada. No po pierwsze ma swój już oficjalny profil na Facebooku, po drugie, uwaga, wielki sukces, zdobył 3000 lajków, wow! Lajki są tam. I co z tej okazji? Młodzieżówka SLD i młodzieżówki wszystkie 3000? Lewicowe tam się zebrały i go zalajkowały. No i cóż, z tej okazji Aleksander Kwaśniewski postanowił podziękować swoim tutaj poplecznikom i wystosował specjalny filmik, który umieścił na Facebooku i który wygląda absolutnie jak prezydenckie orędzie. Śmiało można powiedzieć, że w internetowy szał. Dobrze, dajemy. Olek, dawaj! Drogie fanki i fanowie, właśnie dostałem ponad 3000 lajków. Naprawdę nie spodziewałem się. Dziękuję za życzliwość i zainteresowanie. Dziękuję za obecność na moim fanpage'u. Liczę na dalsze zainteresowanie. Do zobaczenia. No właśnie, ale czy zwróciłeś uwagę? Drogie fanki i fanowie. Fanowie, tak, czyli tak jakby było jakieś takie plemię. Fanie, bo on chciał powiedzieć panie i panowie, a może cybertowarzysze. Całujemy rączki i serdecznie pozdrawiamy. No i wyjeżdżamy na Stołeczną ulicę, ale ja nie mam korków. Masz jakieś korki? Jedziemy Dostałeś? Przez miasto. W zasadzie tkwimy w korkach. Na Ostrobramskiej Żołnierskiej. No są... i gdzie jeszcze? Jest też trudna sytuacja w wielu różnych miejscach. Czyli Szymon i Iga. Nie wiem, no. W Radiu SK.